pod nazwą 9mm Steyr, ładowanych z łódki. Jeszcze tutaj powinienem dodać, że jest to pistolet pojedynczego działania, czyli kurek trzeba było przed strzałem albo odciągnąć ręcznie, jeżeli nabój był w lufie, lub tradycyjnie przez odciągnięcie zamka. Do tego pistoletu, to jest 9×23 i tu dla porównania mam dwa ćwiczebne naboje. Tu jest 9×23 9×23 Steyr i 9mm Parabellum, czyli